Forum Młodych Dyplomatów zaprasza Państwa na podcast Rubieże Świata. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Rubieże Świata w ramach Forum Młodych Dyplomatów. Z tej strony jak zawsze Oskar Stefański. Razem ze mną jest, jak już praktycznie zawsze, Szymon Ostrowski. Witam serdecznie. Jest także z nami też prawie stały bywalec Patryk Remizow. Dzień dobry lub dobry wieczór. Jest z nami także Michał Gąsior. Cześć, dobry wieczór. Również Maksymilian Mirecki. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I Maciej Lipiński. Dobry wieczór, cześć. Przygotowaliśmy dla Was kilka, myślę, że bardzo ciekawych tematów. Pierwszym z nich będzie temat dotyczący Serbii, a w tym przypadku o tym, że Serbowie mogli już dostarczyć Ukrainie pociski. Tym tematem zajmie się Patryk akurat. W zasadzie tak jak zawsze w przypadku Serbii. Kolejny temat dotyczy wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Ukrainie i w Polsce. Kolejny temat, czyli tutaj temat numer 3 w tym przypadku, dotyczy kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Ten temat przedstawił Maksymilian. Wprowadziliśmy też taką ciekawą, wydaje mi się, taką ciekawą nowość, ciekawy jakby tryb dyskusji. W tym przypadku poprowadzą go Michał z Maciejem. Będzie on dotyczył ograniczeń w eksporcie maszyn litograficznych do Chin i kradzieży danych z firmy ASML w tym przypadku. Będzie on dotyczył takich rzeczy związanych czy to z przewodnikami, czy to z współprzewodnikami. Ogólnie technologiczne zagadnienia, które mogą dotknąć dosyć mocno Chińską Republikę Ludową. Ostatnim tematem będzie zagadnienie dotyczące problemów z zorganizowaną przestępczością w Szwecji i tym tematem zajmę się ja, tak jak zawsze. Szwecja to zawsze musi być coś związanego ze mną. Zatem myślę, że możemy zaczynać, a pierwszy, tak jak już mówiłem, temat przygotował dla nas Patryk. Dziękuję Ci, Oskarze, za przekazanie głosu. Tak, ja bym chciał dzisiaj znowuż poruszyć kwestię Serbii, a konkretnie dostawy, którą mogło otrzymać wojsko ukraińskie SZU ze strony serbskiej. Otóż do tej pory Serbia jako państwo, musimy zdać sobie sprawę, że jako państwo jednak neutralne, w żaden większy sposób nie angażowała się w konflikt na Ukrainie. Jedynym takim, powiedzmy zaangażowaniem w ten konflikt było potępienie rosyjskiej inwazji w ramach głosowania przez ONZ w ubiegłym roku. Natomiast do tej pory Serbowie nie wysyłali żadnego sprzętu na Ukrainę. Zarzekają się do tej pory, że to zrobili. Ale w czym teraz rzecz? Otóż w poniedziałek 27 lutego na łamach rosyjskiego portalu informacyjnego masz.ru pojawił się artykuł, w którym mowa była o dostarczeniu SZU 3,5 tysiąca pocisków serbskiej produkcji. Otóż dostawy, o których teraz mowa, miały mieć miejsce na początku lutego i miały zostać przeprowadzone za pośrednictwem Turcji i Słowacji, czyli pierwotnie Serbia miała wysłać te pociski w stronie tureckiej, z Turcji miała je przekazać Słowacji, a ze Słowacji miały one trafić na Ukrainę do SZU. Otóż na tę sprawę niezwłocznie zareagowały władze w Moskwie. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ, czyli Maria Zacharowa, oświadczyła, że Rosjanie zwrócili się już do Serbów z prośbą o wyjaśnienie tejże sytuacji. Zacharowa dodała także, iż kwestia ta może ważyć o dalszych relacjach serbsko-rosyjskich, które tradycyjnie są bardzo dobre. Serbowie i Rosjanie pozostają w takim nieformalnym sojuszu od naprawdę długiego czasu. Sojusz między innymi polityczny, takie wspieranie się na arenie międzynarodowej. Rosjanie do tej pory chociażby
nie uznali niepodległości Kosowa, cały czas wspierają Serbię w tej kwestii. A Serbowie często właśnie popierają stronę rosyjską w jej różnych posunięciach na arenie międzynarodowej. Ale wracając do tematu, tym doniesieniom o wspieraniu armii ukraińskiej przez stronę serbską, tym doniesieniom zaprzeczył już m.in. serbski producent sprzętu wojskowego Krušik z południowej Serbii oraz Ministerstwo Obrony Serbii i Minister Spraw Zagranicznych Ivica Dačić, czyli słowa Zacharowej. Widzimy, znalazły swoje potwierdzenie również w Serbii, m.in. poprzez oświadczenia wysokiej rangi urzędników w Serbii. Nie zważając na to, czy dostarczenie broni Ukraińcom było świadome, czy też nie, to Serbowie z całą pewnością nie mieliby najmniejszego zamiaru, by przyznawać się do wojskowego wspierania Kijowa. Pewnym jest to natomiast, że Serbia od pewnego czasu udziela Ukraińcom pomocy humanitarnej, czyli między innymi takiej pomocy pod postacią udziału w odbudowie infrastruktury energetycznej kraju, czy przywracaniu szpitalom i innym placówkom medycznym stanu użyteczności oraz opieka nad rannymi Ukraińcami. Jeśli chodzi o te kwestie pomocy humanitarnej, tutaj Serbowie nie ukrywają się, że są jednak zaangażowani. Natomiast, tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o jakąkolwiek pomoc wojsku ukraińskiemu, taką związaną z dostarczeniem sprzętu, to tutaj Serbowie jednak cały czas pozostają nieugięci w swojej narracji i zarzekają się wysyłania jakiejkolwiek broni. Mimo że takie pogłoski, tak jak wspomniałem, miały już miejsce w prasie rosyjskiej. Jakoś te 3,5 tysiąca pocisków na Ukrainie serbskiej produkcji jednak się znalazło. Jeżeli Serbia rzeczywiście wysyłałaby Ukrainie broń świadomie, to moim zdaniem oznaczałoby to zerwanie takiego tradycyjnego serbsko-rosyjskiego sojuszu na rzecz dużo bardziej jednak pragmatycznego kursu prozachodniego i pewnego rodzaju zbliżeniu państwa serbskiego do struktur europejskich. Dlaczego stwierdziłem, że ten kurs prozachodni jest bardziej pragmatyczny? Otóż wynika to między innymi z geografii oraz wielkości inwestycji przeprowadzanych w Serbii przez obie strony, czyli przez Unię Europejską oraz Rosję. Jeśli zerknęlibyśmy na strukturę inwestycji w Serbii, to inwestycje unijne, europejskie w 2022 roku w Serbii były wyższe od inwestycji rosyjskich i chińskich razem wziętych, czyli tych kolejnych największych inwestorów w Serbii. Podobnie sprawa wygląda w obrocie handlowym. Otóż wśród trzech największych partnerów biznesowych w Serbii w 2021 roku dwoje z nich należą do Unii Europejskiej, a są nimi Niemcy na pierwszym miejscu oraz Włochy na trzecim. Jeśli chodzi o Chiny i Rosję, czyli tych dwóch kolejnych partnerów, to zajęli oni kolejno drugie i czwarte miejsce w tym zestawieniu. A z drugiej strony natomiast rzekoma potęga Rosji, której jeszcze przed 24 lutego 2022 roku obawiali się praktycznie wszyscy, została obnażona za sprawą wielu rosyjskich niepowodzeń i ślimaczych ofensyw w trakcie inwazji na Ukrainie. Otóż widząc coraz bardziej słabnącą pozycję Rosji i no, nie oszukujmy się, malejące rosyjskie wpływy, w wielu tradycyjnych strefach wpływów Rosji, między innymi chociażby w Azji Środkowej, to naturalnym posunięciem Belgradu powinno być właśnie to stopniowe zastąpienie współpracy z Moskwą w wielu kluczowych kwestiach, właśnie tym zbliżeniem do Zachodu lub też dalszym rozwinięciem relacji z Pekinem, który to właśnie dla Serbii już od długiego czasu, przynajmniej od dojścia Vučića oraz jego ekipy z Serbskiej Partii Postępowej do władzy, ten Pekin stanowi swojego rodzaju trzecią drogę w polityce zagranicznej Belgradu, tak? Czyli Belgrad od tego dłuższego czasu
jakby dryfuje między tymi trzema potęgami, między Zachodem, Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi oraz między Moskwą a Pekinem. I teraz, kiedy widzimy, że to pozycja Moskwy jest coraz bardziej słaba, chwiejna na arenie międzynarodowej, to naturalnym posunięciem dla Serbii właśnie byłoby zbliżenie z Zachodem i zastępowanie Moskwy również w wielu kwestiach Pekinem. I właśnie to wysyłanie broni na Ukrainę przez Serbów mogłoby być pewnego rodzaju takim znakiem dla Zachodu, że jednak my jesteśmy skłonni już coraz bardziej do zacieśnienia współpracy z wami, że Rosjan już jednak nie traktujemy jak kogoś takich no, potencjalnie ważnych dla nas partnerów, że jednak Zachód jest dla nas ważniejszy. I tutaj bym widział dla Serbii właśnie takie nadzieje prozachodnie, właśnie to odejście od Rosji, tak jak wspomniałem, i powolne dryfowanie ku Zachodowi. Dobrze, to by było wszystko ode mnie, jeśli chodzi o Serbię. I teraz chciałbym przekazać głos dalej i następnym tematem będzie wizyta prezydenta Bidena w Polsce. Bardzo dziękuję przedmówcy i witam jeszcze raz. Temat wizyty Joe Bidena w Polsce. Jakby za sprawą samego głównego zainteresowanego ta wizyta, jakby ten temat jakby zdezaktualizował się w momencie, albo może jeszcze przed, zanim ta wizyta się rozpoczęła. Bo faktycznie Joe Biden 20 lutego był w Polsce, ale jeszcze tego samego dnia udał się z wizytą do Kijowa. I to jest prawdopodobnie ta część jakby tej jego, nazwijmy to europejskiej wizyty, która zostanie zapamiętana na bardzo długo. To może być właściwie jeden z highlightów w ogóle prezydencji Joe Bidena jako prezydenta USA. Bowiem ja doskonale pamiętam ten poniedziałek 20 lutego, kiedy zaczęły pojawiać się doniesienia w stylu w Kijowie widziano człowieka podobnego do Joe Bidena. To brzmi dosyć zabawnie, ale jakby na tamtym etapie w Polsce mam wrażenie, no raczej się spodziewano, że to jest taka wizyta typowo dla Polaków. Chyba wierzono w, nazwijmy to tak, argumentację i Białego Domu, i ambasady USA w Warszawie, że prezydent Biden chce wygłosić przemówienie w Warszawie, chce podziękować osobiście Polakom w taki podniosły sposób, podziękować za pomoc, jaką nasz kraj, nasz naród udzielił narodowi ukraińskiemu, w jaki sposób, za to, że w ogóle umożliwiamy jakby ten tranzyt pomocy, też przyjmujemy uchodźców. Okazało się, że jakby to wszystko była część większego planu, bowiem prezydent Biden pojawił się w Kijowie w jakichś godzinach wczesno-porannych, jakaś czwarta, piąta informacja o tym, że Joe Biden faktycznie zjawi się w Kijowie, otrzymały też władze rosyjskie, to znaczy zostały po prostu postawione przed faktem, że tak, Biden będzie w Kijowie, uważajcie, bo ani Amerykanie nie chcieliby scenariusza, w którym prezydent USA straciłby życie w jakimś ataku rakietowym na Kijów, i ani Rosjanie nie chcieliby takiego scenariusza, jestem o tym przekonany, nikt by nie chciał takiego scenariusza. I tak, rzeczywiście Biden, to, że on pojawił się, spotkał się z prezydentem Zełenskim u niego w trakcie, to też przejdzie do historii, bo to nie tylko w kraju, w którym toczone są działania wojenne, ale też w kraju, w którym działań wojennych nie prowadzi wojsko amerykańskie. Wcześniej to się zdarzało, że prezydenci odwiedzali te kraje, w których stacjonowali żołnierze, także w trakcie działań zbrojnych, przy różnych okazjach, czy to była wizytacja, czy to były jakieś okazje w stylu święta. I tutaj też taka moja obserwacja w czasie przygotowań też do podcastu, zauważyłem, że media zachodnie mimo wszystko bardziej skupiają się na tej części właśnie kijowskiej, tej z 20 lutego, i że ona jest taka bardziej historyczna, bardziej podniosła. Kiedy już dzień następny, czyli 21 lutego, wtorek, przemówienie Bidena w
arkadach przed Zamkiem Królewskim, to była jakby taka wartość dodana. No naturalnie mimo wszystko wydaje mi się, że to jest logiczne po czasie. Ta wizyta w Polsce, nie chcę mówić, że ona była przykrywką, raczej chciałbym powiedzieć, że ona była bardziej kurtuazyjna, może tak. Chociaż no z wiadomych względów to u nas w Polsce bardziej żyło się tą część, tym wtorkiem, też środą, spotkanie z bukaresztańską dziewiątką. No wiadomo, to się dzieje u nas, to jakby my jesteśmy adresatami tego przemówienia. I kolejne spostrzeżenie, bo mam wrażenie, że Joe Biden, o tym powiem później, że Joe Biden żyje jakby na dwóch skrajnościach, jakby jego postrzeganie to są dwie skrajności i tak samo to, co robi, to są dwie skrajności. I z jednej strony media w Polsce, ale też na świecie zauważyłem, bo na przykład CNN się rozpływał nad tym przemówieniem, które wygłosił Biden w Zamku Królewskim. Z drugiej strony są głosy, że to w ogóle nie było dobre przemówienie, to nie było przemówienie warte słuchania. Myślę, że tutaj zbiorowo media, obserwatorzy, niektórzy komentatorzy popełnili taki błąd, który został popełniony też w zeszłym roku, bo spodziewano się tak zwanego nie wiadomo czego. To znaczy, jak myślimy o tym, że przyjeżdża prezydent i wygłasza przemówienie, to staje nam przed oczami Ronald Reagan w Berlinie i to jego słynne przemówienie, gdzie on się jakby bezpośrednio odzywa się do Michała Gorbaczowa. Panie Gorbaczow, wzbóż pan ten mur. Kolejny to jest znów Berlin i to jest John Kennedy. I zawsze spodziewamy się tego, ale wydaje mi się, że niesłusznie, bo też nie każde przemówienie, nawet najlepszego mówcy, to musi być przemówienie przełomowe czy jakoś retorycznie idealne pod każdym względem. No i też czy rzeczywiście musiało takie być? Wydaje mi się, że tutaj znów wraca ten charakter kurtuazyjności tej wizyty. Myślę, że oczekiwania były zbyt wysokie w kwestii przemówienia i trochę, jakby wiadomo, spodziewaliśmy się, że będzie, że też będziemy dostawać jakieś gwarancje w tym przemówieniu, chociaż ono jakby temu nie służy. Wydaje mi się, że od tego są właśnie konferencje prasowe, od tego są jakieś oficjalne informacje z Białego Domu na temat, na różne tematy. W podcaście amerykańskim autorzy żartowali, że pewnie niektórzy się spodziewali, że Polska zostanie 51. stanem, byśmy mieli bardzo dużo elektorów swoją drogą i bardzo dużo reprezentantów w Izbie Reprezentantów. Ja bym nie protestował, jeśli można, pewnie moi koledzy dzisiaj z nagrania też nie. Ale wspomniałem też, że nie tylko to, co robi Biden, jest na skrajnościach, ale też sam Biden, to znaczy jego jakby postrzeganie jego jako osoby, bo jedni zauważali, że Biden to jest super gość, który pokazuje Władimirowi Putinowi, gdzie jego miejsce. Z drugiej strony no, ktoś powie, że no, ale on ma 80 lat, zobaczcie, on ledwo chodzi. To wszystko się, jak widzicie, rozbija się tylko o wiek. To zakończę swoją część takim spostrzeżeniem, że wiek Joe Bidena to jest broń obosieczna. Z jednej strony wiek daje mu niesamowite doświadczenie. On jest senatorem, przepraszam, nie jest, tylko był senatorem przez dekady, później był też wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Przez ten czas nabył niesamowitego doświadczenia właśnie z dziedziny spraw zagranicznych. Z drugiej strony, Joe Biden ma 80 lat, jakby to zdrowie nie będzie tak dobre jak zdrowie młodszego polityka i rzeczywiście to naraża go na takie właśnie personalne ataki. To czyni trochę tą prezydenturę podszytą pewną niepewnością o jego stan zdrowia, o wiele różnych rzeczy, ale z drugiej strony nie możemy mu odmówić tego, że Biden dysponuje doświadczeniem, jakim nie dysponuje prawdopodobnie żaden inny polityk amerykański, albo może nawet żaden inny polityk na świecie. To musimy o tym też pamiętać.
Czy jedno przeważa drugie? Dla jednych pewnie tak, szczególnie dla państwa z Fox News zdecydowanie jednak ten wiek jest negatywną cechą. Dla innych to właśnie doświadczenie jednak przeważy nad tym wiekiem. Nie mnie wyrokować. Przekażę teraz głos Maxowi, który opowie trochę więcej o sprawach wewnętrznych Stanów Zjednoczonych. Dziękuję bardzo. Właśnie nawiązując do tego, co powiedziałeś, również będę wspominał o tym wieku Joe Bidena, czy jest on atutem, czy może wadą tego polityka. Jednak chciałbym zacząć od rzeczy bardzo istotnej, ponieważ mówiąc też o wizycie Joe Bidena w Polsce, o wizycie Joe Bidena w Ukrainie, musimy pamiętać o tym, że wsparcie, jakiego Stany Zjednoczone udzielają Ukrainie, jest też w bardzo dużym stopniu uzależnione od tego, kto obecnie zasiada w Białym Domu, o czym wcześniej wspomniałeś, i tutaj mam na myśli oczywiście Joe Bidena. Nie mamy takiej pewności, co by się stało, gdyby w Białym Domu dzisiaj zasiadał Donald Trump, i to są rozważania troszkę ahistoryczne, natomiast warto wspomnieć, że chociażby Donald Trump wcześniej na szczycie w Helsinkach, gdzie spotkał się z Władimirem Putinem, mówił, że podziwia tego człowieka jako silnego przywódcę i że może mu ufać bardziej niż niektórym członkom własnej administracji. A z kolei Donald Trump ten sam ogłosił 16 listopada 2022 roku, że będzie ubiegał się o drugą kadencję prezydencką właśnie w wyborach 2024 roku. Byłby to ewenement i wydarzenie szczególne w historii Stanów Zjednoczonych, ponieważ taka sztuka udała się jedynie pod koniec XIX wieku growerowi Clevelandowi. W związku z czym byłby to drugi przypadek w historii Stanów Zjednoczonych, w którym prezydent po tym, jak przegrał wybory na drugą kadencję, po przerwie czteroletniej znowu by objął urząd, więc należy to mieć na uwadze. Natomiast wracając do samego Joe Bidena i jego poparcia wewnętrznego, to poparcie, można powiedzieć, falowało na przestrzeni ostatnich 2 lat, ponieważ Joe Biden zaczął bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć wyśmienicie, w 2021 roku, kiedy faktycznie znacznie zwiększyła się liczba miejsc pracy, także zmniejszyło się bezrobocie, nastąpił szybki wzrost PKB. W samym 2021 roku PKB wzrosło amerykańskie o 6,5%. Ostatnio, na początku lutego, w przemówieniu o stanie Unii, Joe Biden wspominał, że od początku objęcia urzędu zdołał utworzyć 12 milionów nowych miejsc pracy, z czego 800 tysięcy tych miejsc pracy to są miejsca pracy w przemyśle, które jest dla Stanów Zjednoczonych też bardzo ważną dziedziną, z tego względu, że duża część wyborców właśnie to są te osoby pracujące w fabrykach, manufakturach, które w ostatnich wyborach zagłosowały na Donalda Trumpa, a przez długie lata wcześniej głosowały na demokratów, w związku z czym tutaj też jest istotne targetowanie tego elektoratu, ponieważ te osoby pracujące w przemyśle mają potencjał do tego, aby zagłosować w kolejnych wyborach także na demokratów. To jest taki wahający się elektorat, więc to jest również istotne. W przemówieniu o stanie Unii Biden wspominał również o tym, że bezrobocie zmniejszyło się do historycznie niskiego poziomu 3,4%. I faktycznie jest to prawdą wszystko, o czym Biden mówi, jednak należy mieć na uwadze, że rok 2021 był o tyle wyjątkowy, że był on następstwem tej wcześniejszej recesji, która nastąpiła w roku 2020. I o ile te wyniki w roku 2021 było wyjątkowo dobre, to należy mieć na uwadze, że punktem odniesienia był rok wyjątkowo zły, czyli rok 2020. I już w roku 2022 tak kolorowo nie było, ponieważ ten wzrost gospodarczy spadł do poziomu 2%. Natomiast sama inflacja skoczyła w czerwcu 2022 roku do poziomu 9,1%. Teraz jest to co prawda 6%, natomiast jest to poziom odczuwalny i pomimo tego, że Biden często chwali się wzrostem płac wewnętrznych, to uwzględniając tą rekompensatę w postaci inflacji, można powiedzieć, że tak naprawdę płace realne zostały na jednym stabilnym poziomie. W związku z czym teraz, jeżeli spojrzymy na rankingi poparcia Bidena,
stabilizują się one mniej więcej na poziomie 40 kilku procent. Nie jest to wynik wybitny, jest to wynik niezły. Faktycznie on poprawił się po tych wyborach połówkowych w listopadzie 2002 roku, gdy niespodziewanie demokraci zdołali obronić Senat, jednak stracili większość w Izbie Reprezentantów. Natomiast dało to taką pewną nadzieję, że być może faktycznie Biden jest w stanie te wybory w 2024 roku zwyciężyć. No tutaj pojawia się to pytanie właśnie o wiek, o którym wspominał mój przedmówca. Joe Biden dzisiaj jest już w zasadzie 80-latkiem, a w roku 2028, w przypadku gdyby wygrał drugą kadencję, będzie miał lat 86. I tak przygotowując się do tego podcastu, zastanawiałem się o właśnie liderach, którzy rządzili swoimi państwami w podobnym wieku. Przyszedł mi do głowy Konrad Adenauer, który rządził Niemcami po II wojnie światowej, również kończył swoje urzędowanie w wieku 87 lat, jednakże w ostatnich latach, w ogóle jeżeli nawet patrzymy na Stany Zjednoczone, jest to sytuacja bezprecedensowa, ponieważ Biden już teraz obecnie jest najstarszym w historii prezydentem Stanów Zjednoczonych, a co dopiero po 4 dodatkowych latach będzie tylko starszy. No niestety czas działa tutaj tylko w jedną stronę. Natomiast właśnie wracając do tych sondaży, bardzo interesujące jest to, że ponad połowa wyborców demokratów nie chce, żeby Joe Biden startował na drugą kadencję. Jest to właśnie związane między innymi z tym jego wiekiem i tego, że duża część demokratów jednak popiera te nurty coraz bardziej lewicowe, związane chociażby z Bernie Sandersem, ale także z bardzo młodą i wpływową kongresmenką Alexandrią Ocasio-Cortez. W związku z czym mamy tutaj pewne różnice pokoleniowe, to młodsze pokolenie zaczyna popierać coraz bardziej lewicowych kandydatów, natomiast to starsze jeszcze wspiera Bidena, który można powiedzieć był takim centrystą w ramach partii demokratycznej. Ale jeżeli właśnie spojrzymy już na takie sondaże w przypadku drugiej tury, to Biden oczywiście szansę na zwycięstwo posiada. Tylko że najważniejsze pytanie brzmi, kto byłby jego konkurentem w partii republikańskiej. Ponieważ jak już wcześniej wspomniałem, swoją kandydaturę ogłosił były prezydent Donald Trump, który wśród samych republikanów może cieszyć się w miarę zmobilizowanym i chętnym do walki elektoratem. Między wśród samych republikanów poparcie Trumpa rysuje się na poziomie około 40%. Natomiast jeżeli spojrzymy na największego kontrkandydata Donalda Trumpa, Rona DeSantisa, jest to polityk stosunkowo młody, mający obecnie 44 lata, gubernator Florydy od 2019 roku. Można powiedzieć, kariera jego wypisz, wymaluj, idealna dla amerykańskiego prezydenta. Dlaczego? Ponieważ jeżeli spojrzymy na jego wykształcenie, skończone najlepsze szkoły Yale i Harvard. Następnie w marynarce wojennej został wysłany do Iraku, gdzie również spędził kilka lat. Później pracował jako adwokat, po czym trafił do Izby Reprezentantów, obecnie z gubernatorem. Praktycznie idealna kariera do tego, aby działać politycznie i żeby zostać prezydentem. Amerykanie właśnie często podziwiają polityków, którzy też wcześniej uczestniczyli w różnego rodzaju operacjach wojskowych, w związku z czym to jest duży atut DeSantisa. Pewną zagadką jest podejście DeSantisa do polityki zagranicznej, bo na ten temat niewiele jesteśmy w stanie powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, to można powiedzieć, że jest to trochę taki Trump w wersji soft. Dlaczego? Ponieważ również na początku pandemii sprzeciwiał się wszelkiego rodzaju restrykcjom przeciwko koronawirusowi. Uważał, że ratowanie gospodarki jest najważniejsze, w związku z czym żadnych restrykcji i ograniczeń w działalności gospodarczej nie można wprowadzać, bo to zaszkodzi obywatelom. I częściowo odniósł w swojej polityce sukces. Znaczy, to też kwestia tego, jak definiujemy sukces, bo pod względem gospodarczym faktycznie Floryda była tym stanem, który rozwijał się pod względem gospodarczym znacznie lepiej niż pozostałe stany w Ameryce. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę zgonów, to była ona relatywnie wyższa niż w pozostałych stanach, więc tutaj mamy pewne zyski w zamian za pewne koszty. To już do osądu słuchaczy, czy to była cena warta zapłacenia.
Jeżeli chodzi o takie kwestie polityczne, to oczywiście sprzeciwia się aborcji, również krytycznej teorii ras w szkołach i jest politykiem generalnie konserwatywnym, zwolennikiem obniżenia podatków dla korporacji i też często zaprzecza wpływowi człowieka na zmiany środowiska. Ale właśnie jeżeli chodzi o sam potencjał wyborczy w ramach Republikanów, jest politykiem, który jest w stanie skupić większą rzeszę wyborców i przyciągnąć na swoją stronę nawet tych wyborców niezdecydowanych, którzy wahają się między Republikanami a Demokratami. W związku z czym, gdy popatrzymy na sondaże, DeSantis ma większe szanse pokonania Bidena niż Trump. Natomiast Trump ma bardziej zmobilizowanych wyborców, którzy mogliby mu pomóc wygrać prawybory i ma jednak ten elektorat bardziej stabilny, można powiedzieć wręcz żelazny w ramach partii republikańskiej. Szykuje się tutaj bardzo zażarta i zacięta walka. Dzisiaj nie sposób jest powiedzieć, kto jest w niej faworytem. I jeden i drugi kandydat mają swoje atuty i mają swoje pewnego rodzaju przeszkody, które będą stawać na ich drodze. Natomiast jeszcze jedną bardzo ważną rzecz chciałbym zauważyć, a mianowicie podejście stacji Fox News. Sam właściciel stacji Fox News, Rupert Murdoch, zapowiedział, że w wyborach w 2024 roku nie będzie popierał Donalda Trumpa. Jest to o tyle bardzo istotne, że większość tej bańki wyborców ultrarepublikańskich popierających Donalda Trumpa właśnie była odbiorcami stacji Fox News. Obecnie duża część tych wyborców przeniosła się do innych stacji, bo popularność zdobywają takie portale jak chociażby Newsmax oraz One America News Network, przez co Fox News stracił część tych odbiorców na korzyść tych wcześniej wymienionych przeze mnie stacji. Tym bardziej w samym Fox News wystąpiły różne problemy i tarcia wewnętrzne, co było związane z tym, że firma Dominion Voting System, która odpowiadała za organizację wyborów korespondencyjnych w 2020 roku, wytoczyła pozew Fox News za to, że podawała sprzeczne informacje za pośrednictwem swoich mediów. I faktycznie obecnie toczy się proces sądowy, ale są twarde dowody na to, a mianowicie wiadomości wysyłane chociażby przez Tuckera Carlsona, czyli główną twarz stacji Fox News, świadczące o tym, że podawane informacje o różnych kradzieżach wyborczych i fałszerstwach były kompletnie nieprawdziwe, w związku z czym ta firma Dominion Voting System ma bardzo duże szanse na zwycięstwo, przez co firma Fox News może mieć duże problemy finansowe. Warto na to zwrócić uwagę. Już zmierzając do końca, ostatnia jeszcze kwestia, która będzie bardzo istotna odnośnie tych wyborów w 2024 roku, a mianowicie ta zmiana w Izbie Reprezentantów w wyniku tych wyborów połówkowych w 2022 roku. Jak wiemy, obecnie większość w Izbie Reprezentantów posiadają Republikanie, co oznacza, że mają oni możliwość rozpoczęcia procedury impeachmentu względem Joe Bidena. Oczywiście ta procedura impeachmentu, nawet gdyby przeszła w Izbie Reprezentantów, nie ma szans się ziścić w Senacie, ponieważ tam większość posiadają demokraci, a w ostatnich latach ten proces impeachmentu stał się bardziej procesem politycznym, nie procesem prawnym. I nawet pomimo tego, że czasami istnieją podstawy do postawienia w stan oskarżenia prezydenta, to jednak lojalność partyjna jest silniejsza niż interesy państwa, jak chociażby można było to zobaczyć w przypadku Donalda Trumpa, to względem Joe Bidena Republikanie zapowiadają trzy potencjalne procesy o impeachment, a mianowicie jeden z nich to są interesy syna Joe Bidena, Huntera Bidena, z firmą Burisma Holdings, w ramach których zasiadając w Radzie Nadzorczej tej spółki, Hunter Biden miał uzyskać 11 milionów dolarów. Republikanie uważają, że Joe Biden mógł w jakiś sposób być powiązany z interesami swojego syna. Druga potencjalna podstawa do impeachment to są dokumenty, jakie zostały znalezione w domu Joe Bidena z okresu, gdy był jeszcze wiceprezydentem. Republikanie porównują to do znalezienia tych dokumentów w rezydencji Donalda Trumpa Mar-a-Lago i że jest to analogiczna sytuacja, w związku z czym Joe Biden powinien za to odpowiedzieć. A trzecia, najmniej moim zdaniem prawdopodobna podstawa do wszczęcia impeachmentu to jest
cała procedura wycofania się z Afganistanu, ponieważ Republikanie uważają, że wycofanie z Afganistanu było przeprowadzone w sposób nieskoordynowany, niewłaściwy, przez to uległo osłabienia pozycji Ameryki na świecie, w związku z czym Joe Biden powinien za to odpowiedzieć. W związku z czym powinniśmy mieć na uwadze to, że Republikanie będą próbowali wykorzystać wszelkie dostępne środki do tego, aby zwyciężył ich kandydat. Jednak pytanie właśnie podstawowe brzmi, kto tym kandydatem będzie. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to będzie Donald Trump, czy Ron DeSantis. Warto wspomnieć o tym, że jeszcze swoją kandydaturę ogłosiła niedawno Nikki Haley, była ambasador USA przy ONZ. Natomiast wśród demokratów Joe Biden prawdopodobnie zdecyduje się kandydować na kolejną kadencję, ponieważ powołał już taki nieformalny sztab wyborczy i wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że ta walka stoczy się właśnie pomiędzy Trumpem a, przepraszam, pomiędzy Bidenem albo oraz Trumpem albo DeSantisem, czyli tutaj należy uwzględnić tych trzech kandydatów. Oni będą, mam wrażenie, tutaj najważniejsi w tym starciu. To w zasadzie wszystko. Teraz oddaję głos moim następnym mówcom, którzy powiedzą właśnie o półprzewodnikach, także oraz o filmie ASMR. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci serdecznie. To, że mamy wojnę gospodarczą między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, jest już niezaprzeczalnym faktem. Ale bardzo często zapominamy, co jest elementem tej walki. Przyzwyczailiśmy się do gotowych produktów, smartfony, laptopy, kupujemy jako zamknięte urządzenia, nie zadając sobie pytania, co siedzi w ich środku. Znamy co prawda pojęcie mikroprocesora, jednak proces technologiczny, jaki za nim stoi, jest dla nas abstrakcyjny. Zresztą nie ma się czym dziwić. Jesteśmy przyzwyczajeni do obiektów rzędu centymetrów, milimetrów, ale postęp w zapanowaniu nad elektronami popchał nas już w skalę nie mikro, a już nano. Jak to bardzo mało? 10 do minus 9 potęgi metra mówi mało, ale kiedy dodamy, że w milimetrze zmieścimy milion nanometrów, zaczynamy rozumieć, o jak dużej abstrakcji rozmiarów mówimy. Przeżyliśmy załamanie łańcucha dostaw. Odczuwaliśmy wzrost cen produktów elektronicznych w okresie epidemii COVID. Powodem miały być problemy z łańcuchem dostaw. Jednak często głosy komentatorów i analityków podkreślały celowy zabieg polegający na zablokowaniu podaży elementów pasywnych na rynku. Na rynku zdominowanym przez producentów chińskich. Twardy i jasny przekaz rządu chińskiego o dominującej roli ich przemysłu. Na odpowiedź Stanów musieli chwilę poczekać. Jednak musimy o tym pamiętać, że współczesna elektronika to coś więcej niż nakładanie na płytkę laminatu elementów powierzchniowo lutowanych SMD. Zachód postawił na rywalizację na innym polu. Walka o struktury tak małe, że niedostrzegalne normalnie, bez użycia mikroskopów. W naturalny sposób skłoniło też to, że rząd USA zaczął naciskać na strategię samowystarczalności w wielu sektorach, przy czym chipy półprzewodnikowe są jednym z kluczowych elementów. Chcemy wydajniejszych produktów zużywających mniej energii, przypadających na jeden cykl obliczeniowy, ale za tym wszystkim stoi technologia litografii. Znana co prawda od XVIII wieku i kojarząca się bardziej ze starymi księgami, ale to operowanie światłem pozwala nam właśnie przenieść się na ten abstrakcyjny poziom nanostruktur. Zapominamy o tym, że same znajomość technologii to nie wszystko i to, co potrzebujemy realnie do wyprodukowania produktu, są narzędzia, bo strategia Zachodu polega już nie na blokowaniu dostępności elementów, a na zablokowaniu procesu już na jego samym początku, czyli zablokowaniu maszyn właśnie do produkcji elementów. Zablokowanie dostaw z firmy ASML było kolejnym ciosem dla chińskiego przemysłu półprzewodnikowego, który już pod coraz cięższym ciśnieniem amerykańskich sankcji jest od dawna. ASML, już znany ze swojej sprawności w produkcji maszyn litograficznych, które wykorzystują światło do drukowania wzorów na krzemie. Sama firma
zgodziła się w zeszłym roku, żeby nie eksportować do Chin maszyn do litografii w ekstremalnym ultrafiolecie. Maszyny te niezbędne są do produkcji chipów wykorzystujących węzły technologiczne 10 nanometrów i mniejsze. Niedawno rząd holenderski powiedział, że podejmie kroki w celu odcięcia Chin od starszych maszyn do głębokiej litografii ultrafioletowej. Podczas gdy sprzęty DUV jest produkowany przez różnych dostawców, w tym Canon i Nikon, ASML pozostaje jedynym dostawcą maszyn właśnie do tej szczegółowej litografii EUV. To sprawia, że własność intelektualna niezbędna do budowy tego sprzętu jest niezwykle cennym towarem dla kraju takiego, jakim są Chiny, który pozostaje w tyle za tajwańskim i koreańskimi zakładami. Ograniczenie eksportu ASML rozpoczęły się już w czasach prezydentury Trumpa w celu utrzymania technologii dwugeneracyjnych lub równoważnej czteroletniej luki między globalnymi możliwościami produkcji chipów a możliwościami Chin. Jednak ostatnie zmiany implikują agresywne, szeroko zakrojone ograniczenie, a niektórzy analitycy przewidują dziesięcioletnią lukę do przodu. Ze względu na nową umowę eksportową, sprzęt ASML właśnie do tej wysoko dokładnej litografii EAV może być niedostępny w Chinach, ponieważ reprezentujący najnowocześniejszą technologię zdolną właśnie do tej litografii na poziomie 3 nanometrów lub mniejszej jest zdecydowanie ponad możliwości innych firm, czy tak naprawdę nawet wewnętrznych firm technologicznych chińskich. I tutaj warto to podkreślić, że analitycy rynkowi oczekują, że właśnie te chipy, które my tak naprawdę z naszego, nazwijmy to, codziennego użytku będziemy wykorzystywać, czy to w pojazdach autonomicznych, internecie, 5G, 6G, też w rozumieniu tutaj już urządzeń w ramach sieci IoT, internetu rzeczy, strukturze chmury, czy też tak naprawdę do wykonywania jeszcze bardziej szczegółowych i złożonych obliczeń dla sztucznej inteligencji, ale to właśnie to zastosowanie wojskowe wydaje się być tym kluczowym i strategicznym, dlaczego Stany decydują się na tak poważny ruch. Ale tego typu konflikty nie lubią próżni. I skoro mówimy o zablokowaniu jakiejś technologii, musimy się też spodziewać odpowiedzi Chin. I tutaj właśnie, Maćku, jakbyś mógł więcej opowiedzieć o tym, jak Chiny zareagowały na to i właśnie jakimi narzędziami próbują podebrać tą technologię. No tak, dzięki Michale. Właśnie to nie jest już news tygodnia, ale rzeczywiście wciąż jeszcze w ostatnim tygodniu było o tej sprawie dosyć głośno. Ale pierwsze doniesienia pojawiły się 15 lutego, ponieważ w swoim sprawozdaniu rocznym niderlandzka firma ASML, o której już wspomniałeś, ujawniła kradzież danych zawierających własność intelektualną spółki. Znamy co prawda do tej pory niewiele szczegółów, ta informacja w sprawozdaniu była bardzo oszczędna. Wiemy, że kradzieży miał dokonać pracownik pochodzący z Chin, być może też zatrudniony w samych Chinach, gdzie firma ma 4 ośrodki. Sprawca ten, co logiczne, nie pracuje już w ASML, a skradzione dane według sprawozdania rzekomo nie miały kluczowego znaczenia dla zdolności tej spółki do działania, tylko że użyte w dokumencie sformułowanie w praktyce oznacza tylko, że kradzież tych danych nie powoduje bezpośredniego zakłócenia operacji biznesowych dla spółki, to znaczy przerwania produkcji czy zawieszenia sprzedaży. Natomiast nie mówi ono nam nic o tym, w jakim stopniu te skradzione dane pozwalają na przykład na skopiowanie procesu technologicznego stosowanego przez spółkę, a sama ASML przyznała, że skradziona technologia mogła być objęta ograniczeniami eksportowymi. Jej kradzież mogła naruszać te ograniczenia, te ograniczenia, o których właśnie mówiłeś, dotyczące eksportu wysokiej klasy maszyn litograficznych. I to już brzmi poważnie, bo jak wspomniałeś właśnie, ASML ma wyłączność na naprawdę pożądaną na tym rynku technologię. Dodatkowo jeszcze to sprawozdanie odnotowało, że wraz ze wzrostem rozpoznawalności ASML na rynku, w tym przez potencjalnych wrogich agentów różnego typu komercyjnego czy państwowego,
Rośnie ryzyko działań wymierzonych w bezpieczeństwo tej firmy oraz jej pracowników, czyli mówiąc prościej, kolejne próby kradzieży technologii są najprawdopodobniej kwestią czasu. Ta spółka już dostrzega to zagrożenie. Wspominałeś o ASML, pochylmy się nad tą firmą troszkę bardziej jeszcze, ponieważ wytłumaczenie jej roli na rynku półprzewodników jest chyba kluczowe dla zrozumienia tego, co się dzieje i dlaczego te kradzieże są tak niepokojące. Dlaczego ta rozpoznawalność ASML na rynku wzrosła? Dlaczego wszyscy nagle chcą coś jej kraść? I czemu ta spółka jest na tyle ważna, że poświęcamy jej tyle czasu w tym materiale? ASML sama według własnego hasła reklamowego opisuje się jako najważniejsza spółka technologiczna, o której nigdy nie słyszeliście. I to jest tylko reklama, ale ten opis jest mocno adekwatny, ponieważ ASML jest tak zwaną spółką Atlasem. Jest filarem dla całej branży, w której pracuje. Ta firma w 2021 roku kontrolowała 90% rynku w naprawdę kluczowym segmencie branży półprzewodników, to znaczy produkcji maszyn litograficznych. I tak jak mówiłeś, no, maszyna litograficzna to jest coś, co za pomocą światła przenosi wzór linii obwodu na płytkę krzemową, ale powiedzmy też jeszcze o tym coś więcej. Skrót ASML, sama nazwa firmy, rozwija się jako Advanced Semiconductor Materials Lithography. Ta spółka właśnie jest producentem zaawansowanych maszyn litograficznych. Jak powiedziałeś, to już nie jest lutowanie ręcznie na płytkach, ale za pomocą maszyn niezbędnych w produkcji zaawansowanych układów scalonych, potocznie chipów, o które tak za żarcie teraz biją się USA i Chiny. Rzeczywiście niektórzy słuchacze, jak wskazywałeś, mogą kojarzyć słowo litografia z tradycyjnym rzemiosłem, ze zdobieniem powierzchni, natomiast w przemyśle półprzewodnikowym no to słowo wciąż ma podobne znaczenie. Tak? To dalej mówimy o naniesieniu na krzemową płytkę linii ustalających wzór obwodu elektronicznego, na które następnie są nanoszone tranzystory. Im gęściej, oczywiście, tym lepiej. A ponieważ w tej branży rozmiar ma znaczenie, mniejszy chip to z zasady lepszy chip. Kluczowe jest to, by taka maszyna litograficzna była w stanie drukować bardzo precyzyjne wzory obwodów na jak najmniejszych płytkach krzemowych. Tu właśnie na scenę cała na biało wchodzi ASML, która jest jedynym na świecie, powtórzmy, jedynym na świecie producentem najbardziej zaawansowanych maszyn, to znaczy maszyn tak zwanego typu EUV, czyli jak dobrze pamiętam Extreme Ultraviolet litografii. To są prawdziwe monstra o wartości 140 milionów dolarów za sztukę i są one w stanie wytwarzać płytki, czy jak mówiąc pieszczotliwie, wafle półprzewodnikowe o wielkościach 3 czy 5 nanometrów, niezbędne do produkcji najbardziej zaawansowanych chipów na rynku. Płytki w tym rozmiarze są niezbędne chociażby dla wiodących producentów chipów, czy to dla tajwańskiego TSMC, czy amerykańskiego Intela, czy koreańskiego Samsunga, które to firmy zresztą miały spory udział w opracowywaniu technologii stosowanej przez ASML. Ten proces opracowania tej technologii trwał mniej więcej 15 lat i pochłonął bardzo duże fundusze, więc i to jest technologia, która jest dostępna jednej firmie. ASML ma w tym momencie monopol na dostawy maszyn EUV. I to właśnie, jak powiedziałeś, tych maszyn ASML nie ma prawa już sprzedawać chińskim klientom. Ty mówiłeś o zeszłym roku, ja dotarłem do informacji, że jeszcze w 2019 rząd USA wywarł w tej sprawie presję na rząd niderlandzki i już wtedy Niderlandy wprowadziły właśnie pierwsze ograniczenia eksportowe obowiązujące firmę ASML. No i bez tych maszyn chińscy producenci nie są w stanie produkować najnowocześniejszych chipów, w tym tych o zastosowaniu wojskowym, które, jak słusznie zauważyłeś, najbardziej wydają się interesować decydentów. Na rynek chiński ASML może już dostarczać właśnie te tylko starsze maszyny DUV, które pozwalają, jeśli dobrze pamiętam, na produkcję chipów w rozmiarach 14 nanometrów i większe. Z perspektywy Chińczyków to już jest naprawdę spory downgrade. Michale, nie wiem, czy ty jesteś w stanie rzeczywiście powiedzieć, czy ta różnica, ja przyznam szczerze, nie jestem ekspertem, czy ta różnica między 3 a 14 nanometrów to rzeczywiście jest relegacja Chin do epoki kamienia w zakresie produkcji chipów, czy to nie jest jeszcze aż tak źle? To jest ogromna różnica i mówię to jako inżynier, który też w ramach swoich badań, w ramach pracy inżynierskiej też miał okazję działać właśnie na tym, tak jak właśnie wspomniałeś, trochę w slangu wewnętrznym, na tych waflach krzemowych. To, co jest bardzo istotne, kiedy myślimy o tym, dlaczego ta wielkość jest tak istotna, to nie chodzi tylko i wyłącznie o miniaturyzację, chociaż oczywiście, absolutnie, kolejna miniaturyzacja będzie oznaczało to, że będziemy mogli tak naprawdę zmieścić na mniejszej powierzchni jeszcze więcej tranzystorów, jeszcze więcej półprzewodników, ale
tak naprawdę właśnie tutaj tą istotą w wielu miejscach i trochę też tak jak wspomniałem, dlaczego mówiłem właśnie między innymi o zastosowaniu wojskowym, zastosowaniu w internecie rzeczy, bo bardzo często niesie to za sobą to, że mniejsza ilość elektronów może przenosić zdecydowanie tak naprawdę bardziej skuteczną, większą ilość informacji. Oczywiście mówię to trochę w cudzysłowie, ale bardzo często to się przekłada właśnie na to, że te układy są dużo bardziej energooszczędne. Więc w momencie, nawet kiedy mówimy o tej, nazwijmy to domowej, smart city zastosowaniach internetu rzeczy, realnie może mieć to wpływ na to, że te przedmioty będą się pojawiały tak naprawdę na porządku dziennym. Ale kiedy mówimy o wojskowości, to nie dość, że miniaturyzujemy te same obiekty, to jeszcze w dodatku nie musimy dostarczać im tak wiele energii, co za tym idzie, mogą działać szybciej, dłużej i skuteczniej. I to jest kluczowe. A wspominałeś o miniaturyzacji, o energooszczędności. Czy to się też przekłada na zdolność urządzeń z mniejszymi, czyli pamięć, do szybszego działania, do szybszego procesowania? Czy nie ma to wpływu? W bardzo dużym stopniu tak. Trochę tak jak właśnie w cudzysłowie nazwałem to, jesteśmy w stanie tak naprawdę przetwarzać większej ilości informacji, jeżeli chodzi o daną powierzchnię. Kiedy sobie pomyślimy o tym, że jesteśmy w stanie tak naprawdę rzeźć prawie czterokrotnie z tym, jakie struktury nanosimy na krzem, możemy to zauważyć, że tak naprawdę chipy, które nawet jeżeli myślimy o zastosowaniach takich typowo komputerowych, mimo tego, że widzimy, że kolejne karty graficzne tak naprawdę stają się ogromnymi maszynami, właściwie kiedyś nie do wyobrażenia, ale w momencie, kiedy uświadamiamy sobie, że właśnie nawet te karty graficzne, które swoją drogą miały pewien taki, miały swój udział w tak naprawdę w dyplomacji gospodarczej między krajami, mówię tu szczególnie o zagadnieniu kryptowalut, to tak naprawdę zdajemy sobie z tego sprawę, jak te układy realnie także właśnie zmieniają postrzeganie na przetwarzanie danych. Bo to, co jest bardzo istotne, kiedy mówimy o tak naprawdę niezależnie jakim elemencie elektroniki, informatyki, mówimy o pewnym pozyskiwaniu, przetwarzaniu i magazynowaniu danych. Jeżeli jesteśmy w stanie jeszcze bardziej to zminiaturyzować, idzie też za tym, że jesteśmy w stanie na mniejszych układach wykorzystujących mniej energii, co za tym idzie, produkujących także stratnej energii mniej, cieplnej, wykonywać coraz bardziej skomplikowane obliczenia. Wystarczy tak naprawdę spojrzeć nawet też na to zastosowanie tej szeroko rozumianej w cudzysłowie sztucznej inteligencji, ale trochę tak jak właśnie też podkreśliłem, mówimy o pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji, więc z punktu widzenia chińskiego, nawet w kontekście pozyskiwania informacji kluczowych z punktu widzenia wywiadowczego, to także jest technologia, która dla nich samych jest game changerem. I to niebycie na tym rynku realnie pozostawia ich w tyle. Faktycznie, obecnie w Chinach mamy maszyny, które są i pochodzą z niderlandzkiej firmy, ale to jest faktycznie ta starsza technologia, ta technologia DVU. DUV, przepraszam, dokładnie. I to jest właśnie ten... Nie chcę używać tutaj tego, nie chcę trochę trywializować tej rywalizacji, ale realnie trochę jest to taki pstryczek w nos dla chińskiego rządu i tego, jak też w szerszej tak naprawdę perspektywie, bo mówimy tutaj o efektach tego zapewne nie w przeciągu roku czy dwóch, ale tak naprawdę dekad, jak bardzo będzie tutaj właśnie na tym polu wyglądać ta walka gospodarcza pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Zachodem, a gospodarką Chin. Zresztą, jak wspomniałeś o zastosowaniach militarnych, o zastosowaniach wywiadowczych, ale chociażby zastosowania cywilne właśnie, czy to AI, czy kwestie internetu rzeczy, tak? Kwestie wpuszczenia na ulicę samochodów autonomicznych. Tutaj to wszystko, zarówno energooszczędność, jak i szybkość wykonywania procesów ma ogromne znaczenie.
Chiny mają się w takim razie czego bać i rzeczywiście się boją, bo tak jak wspomniałeś, kiedy Niderlandy, kiedy USA rozważają zakaz ograniczenia w eksporcie również maszyn starszego typu, maszyn DUV, to Chiny, przeczuwając takie działania, zakupiły już prewencyjnie co najmniej 47 takich maszyn, więc a ponieważ to nie są tanie urządzenia, no to rzeczywiście widać, że ten scenariusz jest traktowany poważnie. Oczywiście chińskie firmy, jeżeli zostaną odcięte od rynku tych maszyn, zapewne spróbują z czasem przełamać monopol ASML, ale to nie jest proste, tak? Ponieważ tutaj być może uzupełnisz moją wiedzę, ale ten monopol ma co najmniej trzy źródła. Pierwsze to jest oczywiście ściśle strzeżona, długo rozwijana we współpracy z wieloma partnerami technologia i własność intelektualna. No, przy czym jak widać, ta technologia niekoniecznie jest strzeżona dość ściśle, skoro coś jednak skradziono. Natomiast pozyskanie jakiegoś kawałka technologii ASML to jest tylko pierwszy krok do złamania jej monopolu. Bo drugim filarem jest potężny łańcuch wartości, jakim ta firma zarządza. Żeby wyprodukować maszynę EUV, potrzeba co najmniej 100 tysięcy komponentów. I aby je pozyskać, ASML musi integrować, jeśli dobrze pamiętam, łącznie ponad 4600 dostawców i podwykonawców z całego świata. Więc każdy, kto zechce rzucić tej firmie wyzwanie, musi jakoś odtworzyć ten łańcuch, prawda? A ponieważ to prawo własności intelektualnej jednak jakoś tam w świecie obowiązuje i działa, to nawet jeżeli ktoś, powiedzmy Chiny, skopiuje technologię maszyn litograficznych ASML, to jeszcze nie oznacza, że dostawcy komponentów będą chcieli realizować zamówienia oparte o takie skopiowane projekty, że będą chcieli z tym kimś współpracować. Więc w praktyce Chiny, odtwarzając tę technologię, jeżeli zrobią to z pogwałceniem praw własności intelektualnej, musiałyby się liczyć z tym, że ten łańcuch dostaw muszą odtwarzać u siebie, przynajmniej częściowo, albo współpracować środkami nie do końca legalnymi. No, mówimy tutaj o odtwarzaniu układanki z prawie 5000 elementów, więc to jest skomplikowany i długotrwały proces. No i wreszcie rzecz trzecia, żeby skopiować lub stworzyć taką konkurencyjną technologię, żeby stworzyć łańcuch dostaw, łańcuch wartości, potrzeba mnóstwa wykształconych i utalentowanych ludzi. I tu oczywiście najlepiej, by byli to już specjaliści z doświadczeniem w już istniejących procesach, w już istniejących spółkach. Chiny faktycznie takich ludzi poszukują i nawet kilku byłych pracowników ASML po odejściu z tej firmy dziwnym przypadkiem trafiło do Chin, założyło tam własne przedsiębiorstwa. Jednym z takich przedsiębiorstw jest Dongfang Jingyuan Electronics, która zresztą w 2021 została już przez ASML oskarżona o to, że pozyskała nielegalnie jakieś dane, jakąś własność intelektualną za pośrednictwem byłych pracowników. Przy czym w opinii części ekspertów Chiny wciąż mają mniej sukcesów w przyciąganiu talentów z branży półprzewodnikowej niż na przykład w zakresie sztucznej inteligencji, czy branży lotniczej, czy zbrojeniowej. Mimo wszystko zarząd ASML, który też jest dosyć niezadowolony z narzucanych przez USA ograniczeń eksportowych, twierdzi, że Chińczycy i tak będą mieli własne maszyny litograficzne, kompletny łańcuch wartości dla produkcji chipów i że wydarzy się to za około 15 lat. Taki termin przynajmniej podał prezes ASML, Peter Wenning, w rozmowie z Politico. ASML czerpało dotąd około 20% swoich przychodów z rynku chińskiego, realizowało tam przynajmniej jedną dużą inwestycję, prawdopodobnie chciało więcej, ale właśnie wzrost obostrzeń na rynku zmusił tę firmę do dywersyfikacji, przede wszystkim na Tajwan zresztą, który też staje się dosyć gorącym regionem świata. Przewiduje się zresztą, że rynek chiński, który do 2030 roku może być wart, że cały rynek półprzewodników będzie wart do 2030 około tryliona dolarów i że rynek chiński będzie odpowiadał za 60% wzrostu, który nastąpi na tym rynku. Więc skutki przestrzegania tych ograniczeń rzeczywiście dla ASML, dla firm zaangażowanych w tym łańcuch wartości są bardzo odczuwalne. Dlatego wiadomość o tej kradzieży raczej nie będzie ostatnią w branży i pokazuje nam ona, że żadne ograniczenia w eksporcie technologii tak naprawdę nie są całkowicie szczelne, tak? Szczególnie jeśli mówimy o technologii podlegającej obrotowi na rynku, a nie zamkniętej w tajnych wojskowych magazynach, bo nie wiem, czy trafiłeś na to samo, ale ja podczas researchu zauważyłem, że część komentatorów próbuje porównywać szerzej i analizować wyścig w zakresie półprzewodników, właśnie w kategorii wyścigów, w takich kategoriach, jak mówiono
o wyścigu jądrowym pomiędzy Stanami i ZSRR. Ja widzę z tym co najmniej trzy problemy, ale chciałem jeszcze poznać twoją opinię na ten temat. Porównanie tutaj do rywalizacji między Związkiem Radzieckim a Stanami, a tak naprawdę tym przedmiotem, którym były właśnie między innymi broń jądrowa, jest doskonałym przykładem. Też dlatego, że no nie ukrywajmy, że pierwszą bombę atomową, którą zaprezentował światu dość dumnie Związek Radziecki, była niczym innym jak właśnie kradzieżą własności intelektualnej. Ja jeszcze wróciłbym się krok wcześniej, bo faktycznie to, co podkreśliłeś, że Chiny prędzej czy później oczywiście zdobędą tą technologię, ale całym takim impaktem, który ma działać tak naprawdę w tym całym procesie, ma być to, że właśnie nie są w stanie tego zrobić tylko kradnąc własność intelektualną wiadomości, bo tak jak podkreśliłeś, ten łańcuch dostawców będzie jednym z kluczowych elementów tego, że właśnie tak jak mniej więcej szacuje prezes, zajmie to 15 lat. A musimy o tym pamiętać, że apetyt tak naprawdę cały czas rośnie. I teraz mówimy o układach 4-nanometrowych. Coraz częściej słyszy się o 3-nanometrach, ale gdzieś coraz częściej pojawiają się informacje o jakiejś perspektywie 2-1 nanometra. Co prawda obecnie symulacje, obliczenia mówią, że jest to już poziom fizycznie niemożliwy, ale z drugiej strony ile razy w historii mówiliśmy, że jest coś niemożliwe, a właśnie trwające prace, nawet jeżeli one są skazane już na to, że nie jesteśmy w stanie przesunąć pewnego pułapu niżej, potrafią wskazać to, że tak naprawdę jakaś zmiana myślenia może wytworzyć nową technologię. Kiedy to Chiny dalej będą walczyć o to, żeby wrócić do tego rynku, a potencjalnie holenderska spółka już w tym momencie będzie się zajmowała zupełnie inną technologią, która jeszcze bardziej tak naprawdę będzie wyprzedzała Chiny. Więc realnie to posunięcie jest właśnie czymś właśnie w rodzaju tego, że zarówno tak jak podkreśliłeś, ważnym tutaj też elementem jest Tajwan, ale też inni ważne kraje czy firmy będące tak naprawdę realnymi tymi potentatami big techowymi, czy też szeroko tak naprawdę rozumianymi jako dostarczyciele tych struktur, będą coraz częściej tak naprawdę właśnie odstawać od swoich chińskich odpowiedników i wydaje się być tutaj właśnie ta realna wartość. Wracając do twojego pytania, porównanie do rywalizacji tutaj na tej stopie tak naprawdę jądrowej, czy też później kosmicznej, jest dobrym porównaniem w mojej opinii, chociaż musimy sobie zdawać tego sprawę, że ten świat, który był, że tak powiem, miejscem tak naprawdę tych zimnowojennej rywalizacji, jest zupełnie innym światem niż teraz. Bo drenaż mózgów realnie będzie faktycznie następować i Chiny na pewno znajdą sposób, żeby ściągnąć do siebie tych ekspertów. Ale też powodem, dlaczego Chińczycy dużo lepiej radzą sobie właśnie między innymi z technologiami AI-owymi, z technologiami sztucznej inteligencji, jest to, że tak naprawdę pewne wytworzenie kodu, niezależnie czy tak naprawdę pracujemy niskopoziomowo, czy już za pomocą jakichś frameworków, wymaga tak naprawdę faktycznie tutaj tego albo drenażu mózgów, łapania talentów, a tutaj ta produkcja typowo hardware'owa, gdzie mamy do wytworzenia jakiś produkt i tak jak właśnie podkreśliłeś, ta tak naprawdę wydaje się być absurdalnie wysoka liczba podwykonawców, dostawców, będzie limitowała Chiny w tym, w jaki sposób tak naprawdę będzie to postępować. No tak, no tutaj zarysowałeś ciekawe pytanie, czy prawo Moore'a ma fizyczne granice. Tym nie będziemy już chyba mieli dzisiaj czasu się zająć, może wrócimy do tego w jakichś przyszłych odcinkach.
Ale pozwól, że właśnie ja się też trochę odniosę do tego pytania, które sam postawiłem, bo to mi trochę przypomina tę dyskusję o tym, że dane są nową ropą. Nie? To też było bardzo atrakcyjne medialne porównanie, które niestety przy bliższej analizie tych dwóch jakby rodzajów dóbr, danych i ropy, pokazuje, że to się do końca nie spina. I ja też mam trochę poczucie, że to porównanie do wyścigu jądrowego jest troszkę mylące. To znaczy, oczywiście masz rację, że no tam też mieliśmy ten precedens, że Sowieci uzyskali bombę dzięki, w pierwszej kolejności dzięki kradzieży IP, ale pamiętajmy o tym, że wtedy to wyglądało trochę inaczej. Można powiedzieć, że to był trudniejszy proces, bo wtedy mówiliśmy o kontrolowanych przez rządy programach jądrowych. Tak? W przypadku półprzewodników mówimy o rynku, tak? O rynku, który mniej lub bardziej, ale był czy pozostaje otwarty, to już nie jest rywalizacja tajnych, kontrolowanych przez rządy projektów badawczych, gdzie firmy prywatne odgrywały najwyżej rolę, nazwijmy to służebną, ale konkurencja na w miarę zglobalizowanym, na bardzo zglobalizowanym, wciąż jeszcze dosyć otwartym rynku. Po drugie, też jak słusznie zauważyłeś, no to nie jest układ dwubiegunowy, tak? To już nie są tylko dwa mocarstwa posiadające jakby zastrzeżoną dla siebie tylko technologię, posiadające wyłącznie te technologie, no bo skoro mówimy, że USA rzeczywiście pchają świat zachodni w stronę ograniczeń w eksporcie do Chin, ale jednak graczy jest wielu, bo okazuje się, że głównym uczestnikiem tej układanki jest niderlandzka spółka, na którą już przełożenie rządu Stanów Zjednoczonych jest trochę inne niż gdyby to była spółka amerykańska. Tak? Jest Tajwan, jest Korea, gdzieś tam w tle jest Japonia, a nawet być może coś zacznie dziać się w krajach UE, gdzie w Unii Europejskiej co prawda nie ma jak tak naprawdę prowadzić produkcji, ale research i centra badawcze dotyczące półprzewodników jak najbardziej są. Po trzecie, no o ile wydaje mi się, że też trochę jest to porównanie jabłek z pomarańczami, jeśli chodzi o sam zakres technologii. No rzeczywiście technologie jądrowe miały pewne zastosowania cywilne, tak, w energetyce, w medycynie i tak dalej, ale jednak atom głównie pomaga lepiej zabijać, ale mniej pomaga lepiej żyć. To znaczy cywilne zastosowanie półprzewodników jest nieporównywalnie szersze niż technologii jądrowych podczas zimnej wojny. Tak? Ma znacznie większe bezpośrednie przełożenie na codzienne życie zwykłych ludzi. Wspominaliśmy tak o internecie rzeczy, o sztucznej inteligencji, to już nie jest tylko rywalizacja o bomby i o elektrownie. Nie uważasz? To oczywiście półprzewodniki są wciąż ważne dla bomb i elektrowni, ale też dla naszych samochodów, smartfonów czy lodówek, więc mówimy o zupełnie innej skali i to też powoduje, że upilnowanie powiedzmy tej technologii wydaje się dużo trudniejsze, bo to właśnie prezes ASML mówił swego czasu o incydentach kupowania przez niektóre firmy pralek czy właśnie lodówek tylko po to, żeby pozyskać chipy, których nie mogły pozyskać kupując je bezpośrednio. Te chipy były wymontowywane ze sprzętu AGD i pozyskiwane w sposób powiedzmy, no nie z pominięciem prawa może jeszcze, ale z pominięciem klasycznych procedur nabywania. Więc wydaje mi się, że właśnie głównie ta analogia jest trafna pod tym względem, że wyścig atomowy pokazuje, że na dłuższą metę utrzymanie monopolu w warunkach tego, że ktoś zawsze może nam ukraść własność intelektualną, jest trudne. I tutaj chyba bym zakończył, oddał ci głos, jeżeli jeszcze chciałbyś coś uzupełnić. Znaczy, chciałbym się absolutnie z tobą zgodzić tutaj właśnie w zakresie tego, że w momencie, kiedy mówimy o tej technologii, nie mówimy tak naprawdę o rzeczach, które są dla ludzi gdzieś obce, stanowią tak naprawdę jakiś bardzo daleki element ich życia. Mówimy o tak naprawdę urządzeniach, a tak naprawdę gdzieś wnętrzach tych urządzeń, z których korzystają na co dzień i z których bardzo chętnie, za które bardzo chętnie płacą. I stąd właśnie między innymi wynika to, o czym wspomniałeś, że prezes spółki był tak naprawdę niezadowolony z tego, że ktoś ogranicza mu rynek. I właśnie ten interes tak naprawdę poszczególnych spółek, ale też właśnie to, że nawet kraje rozwijające się też bardzo często, nawet jeżeli jakiś proces technologiczny nie zawsze jest humanitarny pod wieloma względami, wolą tak naprawdę trochę siebie poświęcić w imię tego zysku. To wiem, że w tym momencie wchodzę w trochę szerszą
dyskusję, tak naprawdę gdzieś tutaj o takie podstawy etyczne, ale realnie wydaje mi się, że to jest absolutnie bardzo istotne to, o czym ty powiedziałeś, że tu mówimy o technologii, która jest bliska. I tu jest, i to jest ta bezpośrednio puenta, z którą pewnie będziemy musieli Państwa zostawić i przekazać głos kolejnym osobom, ale bo faktycznie temat jest elektryzujący, bo pojawia się tu tak wiele wątków i nawet w rozumieniu tak naprawdę relacji międzynarodowych, tak wiele zależności, nie tylko gospodarczych, ale właśnie też tych politycznych, a dziś w szerszym pewnie spojrzeniu wojskowym, że wątki i poszczególne tak naprawdę strony będą zgłaszały coraz więcej pretensji. Już nie tylko o własność intelektualną, już nie tylko o poszczególne elementy tych urządzeń, ale tak naprawdę faktycznie gdzieś tutaj w perspektywie powrotu Stanów Zjednoczonych do tej kluczowej roli w gospodarce i tak naprawdę jak reszta świata, nawet tego rozumianego jako Zachód, będzie chciało partycypować w tym świecie, w którym tak naprawdę nie mamy już tylko i wyłącznie dwóch mocarstw rywalizujących ze sobą. No tak, dzięki Ci, Michale, za tę dyskusję. Tutaj Max wspominał jeszcze o odbudowie przemysłu w Stanach. To też jest przecież coś, co jest relevantne w tym kontekście, ale właśnie nie będziemy już kraść więcej czasu. Dzięki Ci wielkie jeszcze raz i Oskar, przekazujemy Ci głos. Dzięki wielkie, ale to przede wszystkim ja powinienem Wam teraz podziękować za naprawdę świetną dyskusję i za coś ultramerytorycznego. Świetnie Wam to wyszło, mówię to w tym momencie, wiem. I w tym momencie zajmę się tematyką związaną z gangami w Szwecji. Jest to coś takiego trochę, można powiedzieć, na czasie, jeśli się czyta szwedzkie media, szwedzką prasę, ale w Polsce zarazem mówi się raczej o takich rzeczach związanych bardziej ze strzelaninami, jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną w Szwecji. Otóż, jak dokładnie są definiowane gangi w Szwecji? To jest bardzo istotne, żeby zrozumieć to wszystko, bo gangi są niczym innym jak zwyczajnie przestępczością zorganizowaną w Szwecji i one mają wręcz identyczną definicję. Więc teraz wezmę sobie definicję z Rady do Spraw Zapobiegania Przestępstwom, czyli z BRO. I tak, BRO, według BRO, przestępcze i zorganizowana to grupy przestępcze popełniające przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści finansowych, uwzględniając przestępczość motywowaną ideologicznie. Zatem mamy taki dosyć szeroki zakres wszystkiego. Jeśli jakaś zorganizowana grupa przestępcza działa na swoją korzyść finansową, czysto głównie na to, i także przez jakiś motyw ideologiczny i lub, w takim wypadku mamy do czynienia z gangiem w Szwecji. Przez to dochodzimy do czegoś, co jest mało znaną opinią, głównie w Polsce, mało znaną informacją o tym, że w Szwecji działa kilkaset gangów. I ogólnie takich działalności przestępczych działalności zorganizowanych, można tak powiedzieć. I jeśli chodzi jeszcze o taką inną ciekawostkę, to w 2009 roku do szwedzkich mediów wyciekł dokument policyjny, tak zwana lista Alcatraz. O co w niej chodzi? Tam znalazło się na policyjnej liście 100 najgroźniejszych szwedzkich przestępców. To jest o tyle istotne, że taka lista nie powinna w ogóle docierać do ludzi, do zwykłych ludzi. Po prostu to są ich dane osobowe i też to może sprawić, że ci ludzie poczują się, że są poszukiwani czy coś takiego. A tutaj jednak zwyczajnie to wyciekło. I ta lista teraz już jest trudno dostępna, oczywiście da się ją znaleźć, no ale no niestety od 2009 nie została udostępniona jakaś nowa taka. Można powiedzieć, że byłoby to ciekawe akurat w perspektywie bardziej tak czysto badawczej na tym etapie. Myślę, że mogłoby to kogoś zainteresować, co by nie mówić. Żeby coś takiego istotnego jeszcze powiedzieć, to taką można powiedzieć, że protoplastą dzisiejszej przestępczości zorganizowanej w Szwecji był tak zwany król przemytników, król przemytów w Szwecji w latach 20., który zajmował się, co ciekawe,
przemytem ryb i przemytem na przykład broni w trakcie II wojny światowej i jeszcze przed nim. On jest takim protoplastą i to na niego część gangów się między innymi powołuje w swojej działalności. Aktualnie najpopularniejszym typem gangów w Szwecji nie jest to, co się mówi tak w dyskursie publicznym, że to są jakieś ugrupowania muzułmańskie, które działają tylko na swoją korzyść i tak dalej. Nie, są to przede wszystkim ugrupowania związane z przestępczością motocyklową, co ciekawe, i ogólnie z handlem kradzionymi autami. W Szwecji dosyć popularne, jeśli można tak powiedzieć, są przestępstwa związane z kradzieżą aut, kradzieżą motocyklów czy kradzieżą skuterów. Zresztą z ostatnich dni, jeśli się nie mylę, to z 3 bądź 2 marca, jeden z przedstawicieli jednego z gangów zastrzelił drugiego przedstawiciela opozycyjnego gangu, jadąc swoim elektrycznym kradzionym skuterem, którego potem porzucił. To jest w ogóle absurdalne, ale takie sytuacje po prostu mają miejsce. Co by nie mówić, jeśli chodzi o liczbę śmierci, to w tych 2 miesiącach, jakie teraz mieliśmy, ona się radykalnie zmniejszyła. To trzeba sobie akurat powiedzieć. I to tak znacznie. O 50%, jeśli chodzi o liczbę śmiertelności, spadła, szczególnie w takich rejonach jak Sztokholm. Tutaj mówimy o rejonach policyjnych, bo takie rzeczy, bo rejony policyjne w Szwecji są inne od rejonów administracyjnych. W Sztokholmie, na południu, czy na wschodzie, i czy to też na zachodzie, takie działania spadły, w sensie zabójstwa. Ale nie spadła ilość strzelań. Ona radykalnie wzrosła. A szczególnie tutaj mamy na myśli Sztokholm, w którym to wszystko rośnie radykalnie. No i ciekawe, czy coś się z tym zmieni. Aktualnie, żeby tak o to zahaczyć, bardzo znane gangi motocyklowe to na przykład jest Hells Angels. On działa na terenie całej Szwecji. Ogólnie te wszystkie gangi, te najistotniejsze, one działają na terenie całej Szwecji, a nawet często łączą się z innymi. Jeśli się nie mylę, to jest taki serial, nie pamiętam niestety jego nazwy, opowiadający właśnie o historii jednego z gangów, jednej z organizacji przestępczych, która zajmowała się przemytem różnych rzeczy na granicy szwedzko-duńskiej, właśnie na cieśninie Öresund. W tym przypadku jest to takie dosyć trafne ze względu na to, że ta cieśnina, jeśli chodzi o przemyt między Kopenhagą a Malmę, jest jednym z takich największych czynników zaogniających to wszystko i tam odbywa się masa prania brudnych pieniędzy w Szwecji. Szwedzkie gangi mają też duże połączenia, czy to zarówno z hiszpańskimi, czy to zarówno z niemieckimi, ale także i tutaj jest ich sporo w połączeniu z Ameryką Południową, z Ameryką Północną, Środkową, z Azją, tutaj szczególnie Filipiny, nawet z Japonią. Ogólnie można tak powiedzieć, że ta sytuacja związana ze przestępczością zorganizowaną w Szwecji jest tak trochę nawet, bym powiedział, zacierana przez media. W sensie tego, o tym aż tak dużo się nie czyta, jak się spojrzy na to, jaki ten problem jest gigantyczny. Miesiąc temu minister sprawiedliwości Gunnar Strömer powiedział, że Szwecja nie jest w stanie sobie do końca poradzić z gangami i że Szwecja nie jest odporna na to. Musi wymyślić nową strategię, która i tak, sam jak powiedział, nie wiadomo, czy będzie ostatecznie taką wystarczającą do tego. To jest w ogóle coś tak mocno podsumowującego tą całą problematykę. Żeby tak jeszcze zahaczyć, tutaj w 2019 roku nawet jeden nigeryjski gang związany z, tutaj, jeśli się nie mylę, z Boko Haram, pojawił się w Sztokholmie i zajął się handlem narkotykami i handlem ludźmi. Ogólnie to cała sytuacja jest bardzo, bardzo poważna. W ostatnich 5 dniach miały miejsce 2 strzelaniny, z czego na szczęście w żadnej nikt nie zginął. Jeśli chodzi o wojny gangów oczywiście, bo miały miejsce jeszcze inne, w której akurat ktoś został zabity. Ona nie była warunkiem wojny gangów w Szwecji. Ogólnie to jest ich, tak jak już wspomniałem, kilkaset, być może nawet i więcej.
One są bardzo ze sobą często skoordynowane, ale też zarazem lubią się nawzajem wyniszczyć. Głównie przez to, że często są to organizacje zakładane przez rasistów i opierające się głównie na rasizmie. Tutaj mówię o takich też tych motocyklowych, tutaj przez skinheadów i tak dalej, ze względu na to, że często zakładają je osoby, które mają obywatelstwo szwedzkie, ale są innego pochodzenia. Tutaj na przykład osoby związane z państwami byłej Jugosławii, z byłego Związku Radzieckiego. Jedną też z takich grup narodowych w Szwecji, która jest mocno zaangażowana w działalność przestępczości zorganizowanej, są Polacy czy Litwini. Polacy nawet mają swoje własne gangi odpowiedzialne właśnie za handel kradzionymi autami czy narkotykami. Zajmują się też między innymi handlem heroiną z gangami arabskimi w Szwecji. Po prostu jest ich aż tyle, że trudno jest to ująć. Tak? Jeśli ktoś się zagłębi w ten problem, to zobaczy, jak one są doskonale, można wręcz tak powiedzieć, zorganizowane, jak to wszystko wygląda od środka. To jest coś niesamowitego, można wręcz tak powiedzieć. W tym momencie, jeśli chodzi o też takie inne grupy, które je zakładają, to są to też Kurdowie. Z czego jeden z kurdyjskich przestępców, który nazywany jest kurdyjskim lisem, ze względu na jego nie przebiegłość w tym stylu, tylko ze względu na jego nick na takim zaszyfrowanym czacie MkroChat, w którym właśnie nazwał się kurdyjskim lisem, Foxkurd, Foxkurdish w przypadku języka szwedzkiego. Jest to Rawa Maid. On jest zaangażowany w aktualnie chyba największe przestępstwa narkotykowe, powiedziałbym, że w całej północnej Europie. No, może jednak ktoś we Włoszech czy w Hiszpanii mógłby go przebić, ale jeśli chodzi o to, to jest niepodważalnym liderem, jeśli chodzi o jego działalność. No, jego handel narkotykami to jest opiewa na miliony koron, nawet bym powiedział, że na dziesiątki milionów koron. Oczywiście korona to kurs około 0,4-0,44 mniej więcej. I jest to bardzo ciekawa postać, ścigana przez Interpol, ścigana także przez Turcję. Tutaj przez to, że jest Kurdem, to Turcy go też mocniej się nim zajmują, można tak powiedzieć. I on działa głównie w Sztokholmie. To jest bardzo ciekawe. On był zresztą zatrzymany. Ostatecznie go uniewinniono, potem znowu go zatrzymano i na nowo już teraz go skazano. W sensie jeszcze nie, jeszcze jego proces trwa, jeśli się nie mylę, ale grozi mu do 6 lat. W Szwecji są niskie kary za taką przestępczość, więc nie będzie takiego problemu. Właśnie szwedzkie SEPO, czyli Policja do Spraw Bezpieczeństwa, taka ściśle do spraw bezpieczeństwa, ona zajmuje bezpieczeństwa państwa w tym przypadku. Ona uważa, że ta przestępczość zorganizowana w Szwecji zagraniczna, bo nie mówimy tutaj, Szwedzi, tacy zwyczajni Szwedzi rzadko dokonują takich przestępstw, raczej są to osoby o innym pochodzeniu, które w Szwecji zauważają, że ma to państwo bardzo niskie kary za takie przestępstwa. Jest to coś, czymś motywującym innych do przyjazdu do tego państwa właśnie. Można powiedzieć, że to faktycznie może motywować, chociaż nie ma na to do końca badań naukowych związanych, więc to bardziej są tylko takie przypuszczenia. Jeśli chodzi o coś ciekawego, to na przykład Karolinska Instytutet w 2009 roku, jeśli się nie mylę, przeprowadził badanie dotyczące śmiertelności w grupach przestępczych, w zorganizowanych grupach przestępczych, w których wyszło, że śmiertelność w tych grupach jest porównywalna do śmiertelności osób, u których zdiagnozowano raka. I tak samo zdiagnozowano poważną chorobę układu krążenia, krój zawału serca, czegoś podobnego.
to jest czymś naprawdę ciekawym. Cały ten temat jest bardzo zaskakujący. Oni na przykład, te zorganizowane grupy przestępcze, one tak wsiąkły niektóre tutaj głównie prywatne instytucje, że potrafią być patronami, oczywiście nieoficjalnymi, niektórych koncertów czy imprez, albo potrafią być na przykład także patronami zwyczajnych artystów, którzy nawet nie mają pojęcia, kto to jest. Na przykład niektóre zorganizowane grupy przestępcze, tutaj głównie takie skupione czysto na rasizmie, one były w 2014 zaangażowane w konflikt na Ukrainie i to, co ciekawe, po obu stronach. One nawzajem się zwalczały w trakcie tego, wysyłały swoje zwyczajne takie, zwyczajnych uzbrojonych bandziorów, jeśli można takim słownictwem to nazwać. Od 2014, mniej więcej od marca bądź od kwietnia, coraz mocniej rośnie także zagrożenia powstawania i także powstają w nieco zwiększonej ilości organizacje związane z salawitami, głównie z takimi, głównie z, czy to z państwem islamskim, czy z Jakhat al-Nusra, z takimi organizacjami, które też mają na celu tutaj głównie konsolidować działania po prostu dżihadystów i radykalnych islamistów w tej kwestii, także prowadzić handel ludźmi. No, handel ludźmi też jest dosyć popularny wśród tego wszystkiego. Zresztą policja SEPO, ona zwraca uwagę, że wszystkie takie ugrupowania łączy zazwyczaj nie tylko ta chęć zarobku, tak jak już to na początku wspomniałem, ale także wyznawane przez nich wartości ideologiczne, i to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne w tej kwestii. To taki bardziej zarys tego, jeśli ktoś chciałby sobie prześledzić więcej wiadomości dotyczących tego, to taka strona prowadzona przez szwedzkiego akurat lewicowego aktywistę, nazywa się Svenssons Nyheter. Ona zajmuje się właśnie pisaniem czy to biografii różnych przestępców, czy to różnych grup zorganizowanych, różnych gangów. Polecam mocno sobie ją zobaczyć, niestety wiadomo, w języku szwedzkim, ale jeśli chcecie się naprawdę w to zagłębić, to nie powinien być to dla was najmniejszy problem. Artykuły są w zasadzie o wszystkich grupach z ostatnich lat i z lat 90., kiedy te grupy przeżywały taki rozkwit. Także dziękuję bardzo za cały podcast i już wam wszystkim za tak fajne tematy, co też ciekawe, bardzo zróżnicowane. I cóż, chciałbym powiedzieć, że następny odcinek za 2 tygodnie. I dzięki bardzo.